Cześć, z tej strony Lucjusz. Jestem tym czarnym gównem na banerze, jakbyście nie mogli wiedzieć. Dlaczego ja tu jestem? Kamila złapał straszny wulkar, a więc... Yy, pozostawały tylko dwie opcje. Albo nie dostajecie filmu, albo będę ja mówił. I że akurat tylko ja się zgłosiłem z całej ekipy to niestety macie mnie, więc nie ma za co. Dzisiejszą historię opowiem wam o moim bozie. Która, wydawa, która wydarzyła się około dwa lata temu. A jeżeli wy macie jakieś ciekawe historie, na przykład z obozu, z wycieczki, z życia itd., tak to wyślijcie ją na adres, a powiem wam na końcu filmu. Historia zaczęła się od tego, że pojechałem na obóz Stańczyki. Wiecie, taki obóz harcerski, te deseń. Tak, jestem harcerzem, jem szyszki. Pojechałem tam i tam był taki przełożony, nazywaliśmy go Korek. Po prostu nazywał się Korek. I on prawie cały czas pieprzył o swoich klapkach, że wiecie, że ja mam takie fajne klapeczki, że takie fajne nie mam, co nie? I przed czas, gdzie mocno padało, wiecie, że po prostu wychodziło się z namiotu na jedną sekundę i już cały byłeś mokry. Taki był deszcz, taka była ulewa. I on nagle przychodzi do naszego namiotu i mówi: panowie, bo trzeba deski położyć na dziurę, żeby nikt nie wpadł do dziury i żeby nie było wypadku. A my, my w kurzeni, no dobra, no to spoko, no to co zrobimy. Mój kolega sobie wygrywał nam pomysł, ej, chłopaki, a może byśmy tak nadłamali te deski. No to my, nie myśląc w ogóle, zrobiliśmy to. Nadłamaliśmy te deski, położyliśmy to te dziurę i wróciliśmy do namiotu. Czekamy tak chyba z minutę, tam 30 sekund może i nagle patrzymy korek idzie. No idealnie, no po prostu ekstra. Idzie, idzie i nagle słyszysz takie kuch, łamanie się deski tylko, i słuchasz tylko takie na, ca na cały obóz. No, nagle przychodzi okulały do nas, do namiotu, wiecie, tak tylko wystawia łeb i mówi: Panowie, wszystko okej? Okay? Tak, tak, wszystko okej. Okay. Tylko tak zamyka ten namiot, i tylko słyszy takie, kuźno, mój klapek! Mój ukochany klapek! My walimy bajce w namiocie. Po prostu historia legendarna. Z Korkiem jest jeszcze była taka sytuacja. On miał w ogóle pecha na obozie, on po prostu był taką łapał że nie wiecie. Aż znaczy już sobie nikogo tam nie lubił, więc wiecie, no, z... No, jakieś takie, no... Ech. Teraz była taka sytuacja, na stołówce, do stołówki za chwilę wrócę, bo to też będzie istotne. Na stołówce, gdy chciało się wziąć jakąś wodę, to trzeba było, bójść, nie na garnek, wiecie, że trzeba było nagrzać to ogniem i to tego, to jakby to powiedzieć, to wyglądało jako taką przyczepę dla czołgu i tam się grze, grzeje woda. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Taki, taka przyczepa do czołgu, albo do czego do samochodu, tam gdzie się grzeje wodę. I żeby wziąć tę wodę, trzeba wyjść na to, wziąć jakieś na przykład chochlę taką dużą i nalać sobie. I Korek... Wszedł na to szybko i się poślizgnął, i cała noga weszła mu w ten garnek, i, i było słychać tylko taki plus gwody i tylko krzyk na cały obóz, więc no, 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 niefajnie. E, wracając do stołówki. Obok stołówki, nie wiem kto pomyślał o tym, ale koło stołówki ktoś postawił z dwadzieścia toj. Bardzo niedaleko, wiecie że Po prostu jak się chodziło rano, rano, Boże, jak się chodziło rano to po prostu było czuć zapach takiego gówna. Wiecie, że po prostu ktoś, jakiś, ktoś z wsi przychodzi, wocha tam i mówi, a kuźwa, jak w domu. Tak, tak waliło gówna. Po prostu jadło się i po prostu było czuć zapach gówna. Wracając jeszcze do Toj Toj. Była tam taka jedna dziewczyna, która mnie nie lubiła, ja też jej nie lubiłem, dokuczała mi cały czas. Wiecie, tam jakieś tam starty pierdaty. I pewnego razu poszedłem do takiego Toj i wiecie, się, się załatwia, coś tam sobie czytam, aż tu nagle słyszę pu, bu bum. Mówię zajęty. jestem. myślę, kurde, jest 19 to i jeszcze, to temu czemu akurat musiał ten wybrać. I nagle słyszę tą dziewczynę, ej, posłuchaj, bo my tutaj przejażdżkę po to robimy, patrzymy, co jest w środku i tylko twoja została. A ja myślę, kurwa, już nic lepszego do roboty nie mogli wymyśleć, tylko patrzenie jak ktoś sra. No ja mówię za... Idź sobie stąd, bo chcę się załatwić. Ona mówi nie. I nagle zaczyna szarpać te drzwi. Wiecie, ja, ja się szybko tego, ja szybko skończyłem. Zaczynam nakładać spodnie. Ona tego, ona szarpie te drzwi. I już na samej końcówce, gdy nakładałem spodnie, ona otworzyła te drzwi, bo zamek się uwolnił. Znaczy, może nie uwolnił, tylko się połamał, albo przeskoczył, nie wiem konkretnie. I z pięć dziewczyn, bo ten było z pięć dziewczyn, ozebrała, widziała mnie bez spodni i bez majtek. Ja cię kręcę, ale cringe mnie teraz przeszedł po prostu, no, po prostu było szukać takiej papski krzyk tak na, na, tak na cały obóz wszyscy się patrzyli tylko na mój Toj Toj. Ja wychodzę wkurzony i zaczyna mnie owad. Po prostu zaczyna mnie opierdzielać. Mija tak z dwie minuty. W końcu przychodzi kadra i każe mi się zamknąć, bo tak nie można się odzywać. Ja wkurzony idę. A co robią dziewczyny? Wchodzą do mojego Toj Toja i, i, i się zaczynają śmiać, bo zrobiłem takiego dużego kloca. Bo naprawdę ja nie mogę. No boże były jeszcze dwie osoby, które przeszły do legendy w, w, w moim mózgu. Pierwsza to była Jolka, teraz o niej opowiem. Jolka to była taka osoba, która się chyba we mnie zakochała. Tak? O dziwo! Jakaś dziewczyna do mnie podbijała, no. Yy, podbijała do mnie coś tamtego. I był taki pewien czas, że byłem w namiocie, bo ja miałem namiot praktycznie przy wejściu. I wiecie, bo to były takie namioty rozstawiane, i tam była taka rura na samym środku, przy wejściu. Wiecie chyba o co chodzi? żeby po prostu utrzyma się namiot cały, co nie? I ona bierze tą rurę i zaczyna tańczyć. Tak, zaczyna tańczyć dla mnie na rurze. <laughs> zaczyna tańczyć na rurze. Nie tak z pół minuty, wszyscy walą bejce, ja też walę bejcę, aż w końcu ona bierze, może nie rozpęt, tylko bierze takie koło, że wywala namiot na mnie. Tak, stalowe rury. Uderzyły w moją głowę. Znaczy, oczywiście nie bolało to zbyt mocno, ale spadł na mnie cały namiot. I, i ja, mówię, ja mówię tylko: Kodziwa! Tak, na cały obóz. I tylko kadra przychodzi. Co się stało? I tak mówi: No, chyba wiatr był taki zbyt mocny i tego. I ja mówię: Tak, tak, był wiatr mocny. Już się chciałem jej dowalać, wiecie, bo mimo, że jakoś nie bardzo nie lubiłem. Znaczy, nie, jakoś nic tam no, nie, nie czułem, to jakoś nie chciałem, żeby miała problemy przeze mnie. Oczywiście podbijała po to do mojego kolegi, więc kij w dupę. No. No, e, druga osoba to był Filipek. Filipek to była taka osoba, ona chyba była chora, nie wiem, nie mam pojęcia, wiecie, jak się do niej podchodziło od tyłu, czy znaczy, Boże, od tyłu, e, jak się ciemność, czy czego wiecie, jak się podchodzi do kogoś, chciał się kogoś zapytać od pleców, wiecie, tak, takie, wiecie, o wiecie o co chodzi, no, e, to, ja za, to ja pierwszy raz, gdy to zrobiłem, on się odwrócił i walnął mnie prosto w jaja. Na szczęście, za pierwszy razem nie trafił I, pyta, i, i szybko się odwrócił. Pytam się go drugi raz, o co chodzi, łapie go za ramię, a ten się odwraca i tym razem trafił oba. Tak, leżałem tam chyba z minutę i ja się pytam, coś ty zrobił? On mówi, że ma odruch, że, że gdy ktoś go łapie od tyłu, to wali prosto w jaja. Ha, hmm. Ciekawe, czemu akurat ja się musiałem o tym przekonać. Hmm. Dobra, wracając do Filipka. Filpek był taki trochę no dziwny. Miał taką swoją książeczkę, coś tam chyba historię, coś tam tego. On miał w ogóle okularą, był taki niziutki. On miał chyba tam z 10 lat, co nie? Ale tam naprawdę odwalał takie becy, że ja nie mogę. Yy, nagle, wiecie, przychodzi czas zajęć. To za chwilę też powiem dalej. Przychodzi czas zajęć i on zamiast, bo ja byłem z nim w ekipie, on zamiast się ingerować, tylko Siedział i sobie czytał tą książeczkę i my w sumie wszystko za niego zrobiliśmy i powiedzieliśmy dla kadry, że trochę to jest niefajne, że by pracowaliśmy, bo on sobie leży na dupie i nic nie robi. I kadra mówi, okej, okay. no i tak zabra, zabrali mu to on trzeba się drzeć. Aaaa! I znowu jak gdy coś się komuś zabiera, to musi coś na to zrobić. On akurat nic nie mógł zrobić, bo po prostu się to w to nie ingerował. Bo u nas jest takie coś, że na przykład coś, na przykład nieposprzątany pokój, co nie? Na przykład coś leży na wierzchu, coś bardzo cennego, to oni to zabierają i wtedy jest apel i mówimy, dobra, znaleźliśmy telefon, coś musisz zrobić, żeby odzyskać ten telefon. Na przykład musisz zrobić zdziwionego żółwia, tak? Się... Po prostu idziesz na trawę, siadasz jako żółw i robisz takiego zdziwionego żółwia, żeby wszyscy się śmiali. Ale to w sumie nic złego i... Przechodzę z apelu i to był chyba pierwszy apel i tak wszyscy mu, i kadra mówi, że no tutaj niektórzy zachowywali, zachowywali się bardzo źle, te bardzo było podkreślone na Filipka, a potem ten Filipek na cały, na cały obóz że Bo ktoś mi zabrał moją gazetę! Hmm, ciekawy kto? Tylko kazali, kazali mu się zawód ludzi i nic nie powiedział. Dostał karę i teraz zagadnijcie, jaką karę dostał. Dostał karę. Miał taki metrowy, może nie metrowy, taki, taki duży. Plastikowy worek, taki może metr, co nie? I musiał zbierać szyszki, że on po całym dniu. On nic nie robił, tylko zbierał szyszki, nawet nie miał przerwy. Zbierał szyszki kuźwa i po całym dniu zbierania szyszek nie miał nawet jednej czwartej. I my z tego bejce waliliśmy, bo ja, bo, znaczy, moja mama, może nie, mama mojego kolegi przyjechała tam i zamiast ustawiać namiot, bo ona tam mogła też wstać, ona zamiast ustawiać namiot patrzyła na tego Filipka i widziała bejce z niego. No. Jeszcze to był chyba tydzień po, znaczy nie. To trwał tydzień obozu i to był chyba ósmy dzień obozu. Chłopaki wzięli, bo bo nie Wiecie, takie czekoladki, w których jest. No, tak dużo alkoholu, co nie? I on bierze tak jedną czekoladkę mm, wyromana czekoladka. Mm, ale dobra. I tak bierze chyba z 15, Nawalił się chłopak w trzy dupy i chodził pijany po obozie. Na szczęście chłopaki Jezus, jakoś tam podłożyli chyba u niego czekoladę, Znaczy, jakoś tego wybrnęli. Tego zaczniemy, jakoś tego wybrnęli, więc nie było to wcale. nie było u nich przypało. I. Dobra. Znaczy, no w sobie to tyle, co mogłem powiedzieć. Jeżeli macie jakieś ciekawe historie, to widzicie je na adres bkzzzżyciamałpa.gmail.com Bo jeżeli macie jakieś ciekawe historie z obozu, z wycieczki, z życia, to możecie tam to wysłać. Na chwilę obecną to wysyłajcie tam tylko długie historie, nie krótkie, gdyż wkrótce krótkie historie dostaną u was z DML, więc będziecie mogli tam wysyłać historyjki, takie króciutkie. Dzisiaj, animację zrobił wam Hydro, którego bardzo tutaj pozdrawiam. I zapraszam na jego social media, tak samo jak na social media kebaba. I widzimy się za około 3 dni.